Chrystus nie chce, żebyśmy byli głodni. Chrystus nie chce, żebyśmy byli puści. Chce, żebyśmy byli nasyceni duchowo, prawdą i miłością. Przy stole Słowa Bożego i przy stole Eucharystii. Czy pamiętasz moment, w którym naprawdę byłeś głodny? Ja pamiętam taką sytuację podczas wycieczki rowerowej, kiedy wziąłem trochę za mało zapasów do plecaka i sklepy po drodze były pozamykane. Byłem naprawdę głodny, gdy wróciłem do domu. Święty Jan Paweł II wspomniał o tym, że Chrystus nie chce, Pan Bóg nie chce, abyście wy, drodzy młodzi, byli głodni. On czeka na was ze szczególnym pokarmem, pokarmem słowa i pokarmem chleba, a ten stół jest dla was bardzo obficie zastawiony właśnie tutaj, w świątyni, w kościele. Dlatego zachęcam was, abyście podejmowali walkę ze swoim lenistwem, ze zniechęceniem, z różnymi wątpliwościami i byście systematycznie, co niedzielę, w święta, uroczystości, być może także i w dni zwykłe, chodzili na mszę świętą, abyście żyli w łasce uświęcającej, korzystali z sakramentów, abyście karmili się Słowem Bożym, a szczególnie Eucharystią, byście ten Boży chleb, niebiański chleb, którym jest On sam, żywy Bóg, przyjmowali do swojego serca, ponieważ On naprawdę nie chce, abyście byli głodni. On pragnie, abyście byli nasyceni, aby pragnienia waszego serca były nasycone Jego miłością, prawdą, obecnością.